Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski, kolejny odcinek Czas na Wrestling. Dzisiaj mamy naprawdę niesamowitego gościa. Moim i Państwa gościem jest nikt inny jak mistrz PTW i WWA, podwójny mistrz pro wrestlingu, Dawid Puncher Senko. Siemanko. Siemanko, cześć, tu Puncher. Fajnie, że jesteś. Powiedz mi, bo dzieje się ostatnio bardzo dużo, nie tylko sam fakt, że jesteśmy dzisiaj tutaj z Wami, ale także, a myślę, że głównie to, że w tym momencie trwa intensywny kurs letni Primetime Wrestling, a już za chwileczkę, już za momencik gala. Powiedz mi, jak się czujesz, co się w ogóle dzieje w tym momencie treningowo, wrestlingowo u Ciebie? Uważam, że właśnie ten tydzień przygotowawczy, obóz wrestlingowy to jest taka jedna z lepszych, lepszy okres w ciągu roku, bo ponieważ mamy więcej czasu, żeby doszlifować wszystkie swoje, że tak powiem, jakieś luki, podopracować rzeczy, na które nigdy nie mieliśmy czasu w zwykłym rytmie. No i też dla mnie to jest fajna nowość, bo prowadzę różne zajęcia z wrestlingu i rozwijam się na innym etapie jeszcze. No właśnie, to chciałem powiedzieć, w pewnym sensie jesteś już tutaj zawodnikiem doświadczonym, jeżeli chodzi o świat wrestlingu, a jeżeli chodzi o świat trenerki, no to jeśli chodzi o sporty walki, jesteś bardzo doświadczony, jeśli chodzi o świat wrestlingu, są to Twoje pierwsze kroki. Jak się czujesz jako trener nowej dyscypliny i czy Twoje doświadczenie z boksu, ze sportu walki przenosi się? Jak to wygląda? Powiem tak, że czuję taką ekscytację, bo jednak coś nowego dla mnie, a lubię nowe rzeczy, ale też to jest fajne połączenie, że jednak niby mam doświadczenie w tym świecie trenerskim, ale nie do końca aż takie w tej dziedzinie. I fajnie to wygląda, jak można te dwie rzeczy połączyć i trochę niektóre rzeczy może jak nie wiedzą, to nadrobić doświadczeniem i fajnie to się na razie łączy. Myślę, że jeszcze trochę i dorównam temu poziomowi, żeby było na jeszcze wyższym poziomie. Ale naprawdę teraz czuję się, jakbym zaczął trenować boks znowu. Prowadził zajęcia z boksu kiedyś, czyli że znowu mam taką zajawkę, to jest coś nowego. No, na pewno to mnie bardzo pobudza i pomaga mi też w moich własnych treningach wrestlingowych, bo prowadzenie zajęć jednak otwiera inne szuflady w głowie, o których może nie zdawaliśmy sobie sprawy, a przez tą rozkminkę właśnie tego polepsza nas jako zawodnika. No właśnie, intensywny kurs letni, czyli tak naprawdę w trakcie jednego dnia jesteś w stanie zmierzyć się z wyzwaniami właśnie trenerskimi, a później jako zawodnik. Powiedz mi, czy Twoje podejście, czy Twój mental jest inny, jeśli podchodzisz do treningu jako osoba, która ten trening prowadzi, a jako zawodnik? No bo wrestling jest taką dyscypliną, w której człowiek uczy się ciągle. Ja zajmuję się nią od 2009 roku zawodowo, a każdego dnia czegoś się uczę, także ucząc, na przykład Was. No to jest na pewno inne doświadczenie, bo tak jak wspominasz, w ciągu dnia jestem przez jeden trening trenerem, a przez drugą część zawodnikiem. I w sumie nie zastanawiałem się wcześniej nad tym, ale rzeczywiście podejście jest trochę inne. I przez to, że prowadzę te zajęcia jako trener, też chyba trochę inaczej później zachowuję się jako zawodnik na treningu. Tak, nie wiem, jak to trochę nazwać, ale coś jednak w tej głowie się zmienia, że jednak na pewne rzeczy człowiek już patrzy trochę inaczej i będąc na tego zawodnikiem, to dalej mam z tyłu głowy, że prowadzę zajęcia i chciałbym, żeby też ćwicząc jako zawodnik, być jednak trochę tym trenerem, coś pokazać, powiedzieć o swoich jakichś przemyśleniach czy błędach, które w czasie treningu popełniam, widzę i właśnie w tym momencie naprawiłem. Staram się akcentować takie rzeczy, żeby być takim też na gotowo przykładem, że też się dalej uczę, że dalej mogę poprawić jakiś błąd at the moment w ciągu jednej chwili i wyciągnąć sobie sam wniosek. Też jest ważne, żeby uczyć się, żeby samemu wyciągać wnioski, że trener jest bardzo ważny, dużo nam powie, ale jak nie będziemy mieli swojej takiej autorefleksji, o, teraz robiłem dobrze, a teraz wydaje mi się, że robię źle. Teraz sam nie wiem, czy robię dobrze, czy źle. Fajnie, żebyśmy na bieżąco siebie sprawdzali, zadawali sobie pytania i poprawiali, konsultowali to z trenerem. I staram się jako zawodnik pokazywać, żeby też tak robić w czasie normalnego treningu, nie tylko jako trener. To jest super, co powiedziałeś i za chwileczkę do tego nawiążę. Ja chciałbym Wam oczywiście przypomnieć, że jeżeli i Wy chcecie wejść w ekscytujący świat pro wrestlingu, możecie to zrobić. Primetime Wrestling PTW, Akademia PTW organizuje regularnie treningi. W tym momencie trwa intensywny kurs letni, on trwa do niedzieli, kończy się właśnie spektakularną galą PTW Underground 22 Face Off, na którą oczywiście też serdecznie Was zapraszam. Kozłów, ulica Marcina 35, Dworek pod Platanem, bądźcie. No i oczywiście treningi odbywają się też weekendowo, regularnie, każda sobota od godziny 10, każda niedziela od godziny 10. Każdy weekend możecie spędzać wrestlingowo, rozwijać się na bardzo wielu poziomach. I właśnie o to chciałem też zapytać. Mówisz o tej kwestii świadomości. Świadomość jest bardzo ważna i to jest jeden z takich trudniejszych aspektów, bo każdy, kiedy wchodzi do tego świata wrestlingu, myśli o tych rzeczach najbardziej, tych, które go najbardziej kupiły. Czyli na przykład, wiesz, oglądałeś Wielkich Chłopów, którzy się rzucają... Czyli jak z tego mema, tak wierzchołek góry lodowej, a pod wodą jest jeszcze dużo rzeczy, które trzeba spełnić, wypełnić i w ogóle zdawać sobie
sobie świadomość, że to jest, no, żeby być tym wielkim wrestlerem. No nawet nie mam pojęcia, ile rzeczy jakichś tam psychologicznych, czy jakikolwiek jest ważnych do zrozumienia, żeby ten lodowiec, że tak powiem, wyszedł ponad powierzchnię wody. No właśnie, no i też chciałem o to zapytać, bo ta świadomość, taka samoświadomość jest bardzo dużym wyzwaniem, bo ludzie wchodzą na przykład do tego biznesu myśląc o wielkich zawodnikach ważących ponad 120 kilo i tak dalej, świetnie zbudowanych, ale na przykład sami są chucherkiem ważącym 60 kg. No i wiadomo, że oni no, nie będą odgrywać tej postaci, nie będą jakby taką postacią, jaką sobie być może no, wyłożyli. Najgorsze jest to, że niektórzy właśnie, jak mówisz, ważą 60 kilo, a w głowie mają 120 kg i starają się odgrywać. W niektórych przypadkach to jest spoko, bo też takie postacie śmieszne są potrzebne, aczkolwiek musimy właśnie uważać, żeby jakby czasem brak samoświadomości jest pomocny, bo może wtedy się mam, nie wiem, mniej wstydu, mniej jakichś ograniczeń, ale wydaje mi się, że na długoterminowo może nas bardzo zgubić i możemy przez to mieć później, no, pominąć wiele rzeczy, które by nas zbudowały na kogoś lepszego, a my tego nie widzimy po prostu. No i teraz bardzo ciekawa rzecz, która powiedziałeś, ja tutaj będę chwytał za słówka, no bo tutaj mamy do czynienia z podwójnym mistrzem, więc trzeba tutaj się uczyć i chłonąć wiedzę. W rekordowym czasie osiągnąłeś ten sukces, ale ty wchodziłeś do tego świata jako człowiek ze sportu walki, z pięściarstwa, z boksu, nie mając o wrestlingu żadnego pojęcia. I chciałem zapytać, jeżeli chodzi o samą tę drogę, ten proces, no bo zrobiłeś to rzeczywiście, osiągnąłeś ten szczyt, jeden z tych szczytów w rekordowym czasie, a po drodze było przecież wiele wyzwań. Ty byłeś osobą, która niespecjalnie czuła się przy mikrofonie, a teraz jesteś jednym z najlepszych mówców. Jak to wszystko wygląda, wiesz, po kolei? Pierwszy trening, jesteś kwadratowy i kanciasty, teraz jesteś mistrzem. Jak przeszedłeś tę drogę? To po prostu było coś jak wrzucenie na głębokie wodę i to właśnie to było piękne, że jednak robisz coś, robisz to czasem dobrze, źle, nie wiesz, co robisz, ale trener ci mówi, czy ty mówisz, tak prowadząc zajęcia, osoby, które są doświadczone wokół ciebie. I to jest na swój sposób bardzo takie podniecające, że wchodzisz trochę do innego świata, tak? Do innego wymiaru, że nie masz żadnego pojęcia na ten temat, a jakoś tam jeszcze może nie pływasz, ale już utrzymujesz się w miejscu w tej wodzie. No, prawie się topisz, ale jeszcze jesteś i to jest fajne, jak widać właśnie, że zaczynasz coś robić, zaczyna to wychodzić, później rozumiesz, dlaczego to trzeba zrobić tak, bo na początku też tego nie wiemy, tak? Ktoś tam mówi, zrób to. Okej, okay, jest moment, że już się nauczysz, zrobisz, nie wiem, tam fikołka, jakiś przerwu z Aliny, a na końcu jest najważniejszy etap, jak zrozumiesz, czemu to robisz, czemu w tym momencie walki, po co to w ogóle jest. No to jest już ten etap taki najlepszy, wtedy można powiedzieć, że zaczynamy rozumieć ten świat. Jeżeli nam to jeszcze wychodzi dobrze, tak? Bo wrestling można odbierać na wiele sposobów, możemy sami decydować, co tworzymy, no ale jednak fajnie, jakby to było w jakichś ryzach i ramach ogólnodostępnych dla ludzi, żeby też wiedzieli, o co nam dokładnie chodzi. Więc te zasady jednak jakieś są potrzebne, które buduje wrestling. No właśnie, mówisz, żeby wiedzieć, o co nam chodzi. No to co było tą rzeczą, która do wrestlingu cię przyciągnęła i co było tą rzeczą, która w wrestlingu cię zatrzymało? No bo można zawsze powiedzieć, że no, przyciągnęła mnie ciekawość na przykład, ale co sprawiło, że mimo tych trudności, o których powiedziałeś, zostałeś, no i osiągnąłeś spektakularny sukces? To tak jak powiedziałeś, przyciągnęła mnie ciekawość, no, ale zostałem przy tym z tego względu, że tak jak mówię, to było coś nowego i nie wychodziło mi na początku. Też to nie jest tak, że wszystko czyli mi nowe... taka ambicja sportowa. No, bo to też nie jest tak, że wszystko nowe mi wychodzi, a to jedyne mi nie wychodziło. Po prostu czułem się jak dziecko w piaskownicy, tak? Wielka, duża piaskownica, ja miałem pełno łopatek, narzędzi, wszystkiego, tylko jeszcze nie umiałem się tym bawić. I chciałem poznawać te wszystkie rzeczy i dodawać sobie do swojego arsenału, a to też już później, bo to już musiałem wiedzieć, że jest jakiś arsenał i w ogóle jakieś mówcy. Na początku nie, no, to było coś bajkowego, książkowego, jakaś opowieść, to myślę, że też. Kurczę, no jeżeli jest jakaś monotonność, ile lat się trenuje boks, pewne rzeczy się widzi w telewizji, ogląda, jeżeli ja nie oglądam nigdy wrestlingu, to dla mnie ten świat był bardzo nowy, no to nie był nudny, no był ciekawy, no chciało się go poznawać, no to było naprawdę coś innego, oderwanie od rzeczywistości, takiej, która jest już może monotonna. To jest też mega ciekawe. Mówisz właśnie o tym, że możesz tworzyć swój świat. Też wcześniej w materiałach, w jakichś tam wywiadach i tak dalej mówiłeś o tym, że to jest trochę taka żywa gra RPG, że tworzysz postać i tak dalej. No to właśnie, kim jest Puncher i jak daleki jest Puncher od Dawida Sejko? Ciężko mi to powiedzieć, bo Puncher jest bardzo mi bliski i też w różnych momentach może być mi bardzo daleki. Ale przez tą huśtawkę właśnie, że jest raz i tak, to bardziej kierowałbym się półpowiedzeniem, że on jest trochę mną, że on jest tutaj podkręconą wersją mnie, która ma może większe prawo do wyrażania swojej opinii bez takiego bicia nad sobą, że ojej, co powiedziałem, zawsze mogę się może zasłonić tym Puncherem, może to też jest właśnie jakaś tam fajna opcja komunikowania
światu pewnych rzeczy, wartości, czasem specjalnie podkręconych, czasem specjalnie z odwrotnej strony lustra, ale żeby finalnie ktoś i tak zarejestrował to zachowanie, to co mówię. Mówię tutaj ogólnie, bo nie podam konkretnego przykładu, ale no, takie właśnie pokazywanie tego mojego świata wymyślonego innym ludziom i przyjemność z tego, czy rozumieją to, czy dalej za tym pójdą, że wzbudza ich to jakieś emocje, a to jest najważniejsze w wrestlingu, żeby wzbudzać emocje wśród ludzi, którzy cię oglądają. No i to trzeba powiedzieć bardzo jasno i otwarcie. Puncher wzbudza emocje i powiedziałbym bardzo rozmaite. Mm. Są ludzie, którzy razem z tobą krzyczą dominacja genetyczna, ła, takie twoje chwytliwe powiedzonko, ale też są ludzie, którzy za twoje, kurczę, czy kontrowersyjne, na pewno mocne tezy, no na przykład w internecie cię tępią. I pytanie, jak ty się czujesz z hejtem, jak sobie z nim radzisz? Na początku chciałem powiedzieć, że właśnie to jest coś fajnego, że to też nie jest tak, że jest takie grono i takie, i tak i ci ludzie zostają. Są, którzy mnie lubią, nie lubią, tylko to się cały czas zmienia, więc to jest dla mnie fajne, że nawet tych, którzy mnie lubią, potrafię nadepnąć na odcisk, potrafię ich też może nie wkurzyć, ale może poruszyć jakiś temat, którego oni próbują nie widzieć, albo patrzą na wrestling przez swoje okulary, a ja mówiąc o tym, że ich chociaż denerwuję, że chociaż może zmuszam do jakiejś refleksji, albo że mogą się chociaż ze mną nie zgadzać, więc wydaje mi się, że to grono odbiorców mnie z miesiąca na miesiąc się rotuje, nie? Taka karuzela. Jeden mnie lubi, a już mnie nie lubi. To się zmienia i to jest fajne, bo to wydaje mi się, że jest najlepsze, bo to znaczy, że naprawdę mam interakcję z tymi ludźmi i wpływam na postrzeganie ich świata, albo mnie przez ich ten pryzmat. A pytasz mnie, jak sobie radzę z hejtem. Z hejtem, no powiem tak, na początku. Czy w ogóle on cię dotyka, czy spływa po tobie jak po kaczce? Bo bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy są w jakimkolwiek stopniu, mniejszym, większym, w takim oku publicznym, no jedni mówią wprost, że to ich bardzo mocno przygniata, inni mówią, że ich to nie rusza. Mogę powiedzieć na przykład na przykładzie moim, jako osoba, która robi już wiele rzeczy w oku publicznym od wielu, wielu, wielu lat, że człowiek sobie z tym radzi bardzo naturalnie. Ja na przykład sobie lubię z hejterem wejść w jakąś taką miłą polemikę. Zdarzało mi się nawet takiego hejtera wyjaśnić, ale nie tam wyzwiskami i tak dalej. No właśnie nie po pancerowemu, tylko wyjaśnić go po prostu w jakiejś tam dyskusji. Uważam, że małym sukcesem było to, że raz czy dwa nawet człowiek otrzymał jakieś takie przeprosiny albo taką refleksję na zasadzie ej, dobra, nie wiem po co to napisałem, w sumie jest w porzo. No i pytanie, czy ty w jakikolwiek sposób, czy to na ciebie w jakikolwiek sposób oddziałuje i czy ty na przykład hejt odbijasz, czy masz go po prostu gdzieś? Myślę, że na pewno jakoś oddziałuje, ale już nie jakoś negatywnie. No, postaram się przypomnieć, to pamiętam, że przed pierwszą naszą galą, rewolucją i po niej, gdy czytałem jakieś tam komentarze, nie tylko na swój temat, nie, ale ogólnie, czy opinie, no może nawet nie opinie, czy hejty, no to tak na początku tak miałem, kurczę, ej, czego on chce, co ci ludzie chcą, Boże, nie podoba ci się, to nie ogląda i takie, no takie miałem jakby proste myślenie na temat, a już komentarz w ogóle o mnie, że taki, taki, to trochę rzeczywiście było takie mieszało, bo miałem duży problem w ogóle z tym, że to były początki, gdzie ja w ogóle byłem zdziwiony, że ja coś takiego robię, że występuję i bardzo byłem taki delikatny na tą opinię, no bo sam uważałem, że to robię bardzo beznadziejnie i nie miałem takiego poczucia wiary w siebie. Na ten moment, no kurde, jak widzę jakieś hejty czy komentarze, no ja mówię, to też tak, okej, to jest normalne, no jestem też postacią, która ma wywoływać takie emocje. No też trzeba rozróżnić hejty, tak, że ktoś powie, a on jest taki, taki i użyje wyzwisk, tak, albo ktoś napisze też podobnie, ale coś tam wypunktuje chociaż, on robi to źle i tak zastanawia się, no faktycznie nie jestem tym najlepszy, może nie muszę, może to poprawię, ale to pytanie, czy to jest wtedy hejt, nie, to jest po prostu chyba konstruktywna krytyka. Tak, więc kurczę, no, inaczej, takie komentarze wyzwiskowe, czy taki hejten, no to mnie nie ruszają, no bo to ciężko, kurczę, żeby to ruszało, no bo, no, nie wiem, ja mam takie poczucie świadomość, że no, ten człowiek to pisze, no bo chce, żeby cię to ruszyło, a jak ja wyczaję, że ktoś coś chce wywołać u mnie i ja bym mu to wszedł w jego grę, no to czułbym się słaby, czułbym się przegrany, więc ja chyba, nie wiem, czy to jest jakaś droga może lepszego swojego myślenia, samopoczucia, ale uważam, no nie, no nie może mnie boleć komentarz, jak ktoś mnie wyzywa i jest tam wiązanka, jakiś wyzwisk, nie? No wiem, że to jest robione po to, żeby było jakby na złość, to nie. Aczkolwiek pewnie podejrzewam, że jakbym przez parę dni czytał takie rzeczy, to może bym, nie wiem, no też nie mam aż, nie widzę aż tyle tych komentarzy, tego wszystkiego, nie wiem, czy może jakoś tego nie śledzę, ale no chyba wydaje mi się, że na te wyzwiska, jakby się coś nie czytało, to może jakoś to wpłynąć, jeżeli mamy złe podejście do tego. Ciężko mi na razie tak powiedzieć. Na razie bardziej negatywne komentarze mnie napędzają właśnie, typu, żeby coś poprawić albo nie poprawić, albo zmobilizować się, bo
w sumie no, na plus wychodzą mi te komentarze, bo tak to może bym trochę też już tak osiadł, o, wychodzi mi, ludzie mówią mi, że fajnie, fajnie promo, fajnie wyszło to, a jak tam znajdzie się parę osób, które napisze nawet trochę bzdur, trochę prawdy, to jednak jest takie, no dobra, no to może trzeba to i to poprawić, nie? No to zapraszamy w takim razie. Do wyzywania mnie, tak, wyzywajcie mnie. Piszcie, żeby Puncher był wiecznie zmotywowany. Chciałem zapytać, mówiłeś właśnie o tym, że wrestling jest tworzeniem jakby nowych światów, że jest to takie właśnie świat, uniwersum superbohaterski i tak dalej, a poza światem wrestlingu, czy są na przykład właśnie albo jakieś uniwersa, albo jakieś właśnie, nie wiem, na przykład grupy bohaterskie, które śledzisz, bo wiem, że jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, no to, na przykład. To Gwiezdne Wojny głównie, tam wszystkie seriale, filmy, czasem muszę sobie zrobić maraton jeszcze raz, więc głównie tak jestem pochłonięty światem Gwiezdnych Wojen, a tak wydaje mi się, że głównie tym. No wiadomo, że tam Marvel, czy tam inni bohaterowie, ale to albo mi się już trochę przyjadło, albo tego jest tak za dużo, no chociaż Star Warsów teraz też jest więcej, ale nie, no Gwiezdne Wojny to jednak to jest ten klimat, to coś, może nie te najnowsze produkcje, najnowszy serial, który wyszedł, ale generalnie ten świat. No. Dlaczego to pytam? Bo w niedzielę będziesz miał wyzwanie, myślę, z innej mańki niż takie, do których jesteś przyzwyczajony, Maverick, węgierski, kurczę, no nie wiem, czy można powiedzieć, że taki reptilianin. Trochę tak. Ty go nazywałeś pomalowanym pajacem, więc chciałbym, żebyś powiedział troszkę więcej na temat tej walki. Walka wieczoru, walka o pas WWA Austriackiej Federacji. Przypominam, godzina 17, najbliższa niedziela, bądźcie i obejrzyjcie w akcji Punchera. No właśnie, co sądzisz o swoim przeciwniku? Szczerze, tak już nieraz to podkreślam w wywiadach, przygotowuję się do każdej walki, jakby to miała być walka, no moja najważniejsza w życiu. Może to takie moje zaniedbanie, albo bezinteresowność, ale no nie oglądałem jego naszej... On występował u nas, tak? Występował na ostatniej gali. Dlatego nie oglądałem tej walki, jakoś nie czuję potrzeby, no, nie wiem, może nie wzbudza we mnie jakichś tam większych emocji, czy jakichś tam respektu. Może to jest złe, ale wydaje mi się, że to co już potrafię, wystarczy na niego, no sama myśl, że mam walczyć z gościem, który maluje sobie tam twarz farbkami plakatowymi, jaszczurki czy jakieś inne salamandry, no to jakoś tak nie wzbudza we mnie, może to też specjalnie, ale nie wzbudza we mnie jakiejś takiej mobilizacji, że mam się go jakoś obawiać. Wiem, że to jest zgubne, może to ten, ale no niestety tak już mam, nie? No nie zainteresował mnie na tyle, żebym się go obawiał w jakiś tam sposób. Bardziej się obawiam, że może i przez moją niedyspozycję dnia albo przez jakiś błąd ja mogę sobie zrobić coś, co może wykorzystać, ale nie wierzę, że on jest na tyle tam sprytny i wysportowany i jakikolwiek, żeby mi zagrozić. Bardzo ciekawe podejście. Powiem szczerze, że ani w wrestlingu, ani w zawodowym sporcie nie spotkałem się, żeby ktoś podchodził do tego w taki sposób. W sensie z jednej strony rozumiem, no musisz jakby narzucać swoje tempo, swoje zasady gry, ale jednak, no powiem ci szczerze, ja na twoim miejscu obejrzałbym walki Mavericka, bo on jest bardzo, bardzo niestandardowym zawodnikiem i może cię po prostu po ludzku zaskoczyć. To nie jest pięściarz. Dobra, okej, bo ja na przykład, wiesz, traktowałem go jak on jest z takiego kraju, pochodzi z Węgier. Z Węgier. No to z Węgier, no to już sporo zawodników. Jak widzicie, mistrz w pełni zaangażowany. Parę zawodników z Węgier już wyjaśniłem. Wydaje mi się, że to jest podobna szkoła, w podobnych miejscach trenują, więc to, co powiedziałeś teraz, trochę mnie zaintrygowało, że może mieć jakiś odmienny styl, choć szczerze wątpię. Wydaje mi się, że też może to się bierze z tego punktu widzenia, że mojego, że jak już miałem trochę tych wag, mam jakiś klucz na zwycięstwo, jestem niewygodny dla tych przeciwników, mam jakieś sposoby, żeby ich dominować i wydaje mi się, że tak porównam to, no jestem kluczem, oni są tylko zamkami, a mój klucz wchodzi do każdego z nich, jest rozwiązaniem na otworzenie tej kłódki, czy wygranie walki, więc... No, jak wiemy... Jak wiemy, klucz, który otwiera wiele kłódek, to świetny klucz, tak. A kłódka, która może zostać otwarta przez każdy klucz, to słaba kłódka, nie wiem. Nie wiem, przez każdy, nie Paulo Coelho. Właśnie o to chodzi, że nie przez każdy, no ale ja jestem tym kluczem, ja mam te swoje opracowane już jakieś sposoby, technikę. Może nie na wszystkim jeszcze specjalnie wiem, co tak działa, jak powinno, ale wiem, że mam to coś niewygodnego dla tych przeciwników, że z kim bym nie walczył, ten puncher, ta jakaś jego dominacja, ta złość, oby w miarę kontrolowany sposób pomaga mi dominować, tak? Oczywiście to jest cienka linia, bo złość, mega wkurzenie, coś może bardzo nam przeszkodzić. Kurczę, powiem wam, że ja jestem przekonany, ale co ja tam wiem, w końcu ja tym PTW zarządzam. Panie i panowie, widzimy się już w najbliższą niedzielę, godzina 17, ulica Marcina 35, dworek pod Platanem w Kozłowie. Bądźcie, obejrzyjcie Punchera, obejrzyjcie całą gromadę fenomenalnych wojowników Prime Time Wrestling. Dziękujemy serdecznie, to był Czas na Wrestling, nasz Czas na Wrestling. Właśnie w tym momencie się kończy, już niedługo kolejne odcinki. Poznajcie ekscytujący świat pro wrestlingu. Ja jestem Arkadiusz Pan Pawłowski. I Dawid Puncher Senko. Dominacja genetyczna. Wow.